Siemaneczko wszystkim, nowa seria, czyli kariera, w której będę grał Ajaxem Amsterdam. Jest to oczywiście początek, niestety nie było okienka transferowego. Dostałem jakieś 10 milionów na transfery od zarządu, lecz niestety nie mogę ich wydać. Dopiero w styczniu będę mógł zakupić jakiegoś zawodnika. Jak dla mnie priorytetem będzie Adnan Januzaj. Oczywiście mecze towarzyskie będziemy symulować, bo nie chce mi się grać z jakimiś drugo-trzecioligowymi drużynami. Póki co skład ustawiłem tak, oczywiście Arkadiusz Milik w składzie i do tego Zivkovic, zawodnik bardzo perspektywiczny, 18 lat zaledwie, jest o 3 czy 4 może overalla gorszy od tych, którzy mają już tam po 27-28 lat, więc stwierdziłem, że będę stawiał właśnie na niego. Póki co, jak widzimy, dwa mecze przesymulowane i dwa wygrane. Teraz już został mecz ligowy z SC Heerenveen, coś takiego. Skład zostaje bez zmian, zobaczymy jak mi pójdzie w tym meczu. Tutaj już widzimy, że Feyenoord wygrał swój pierwszy mecz. Grali jako pierwsi w tej lidze, więc mam nadzieję, że uda nam się strzelić bramkę w tym meczu i wygrać ten pojedynek. Milik, pierwsza sytuacja, Milik podanie do Andersena, Andersen. Bardzo mierny strzał, Zivkovic 79 już, minuta, już nie mogę się przyzwyczaić za cholerę do gry przeciwko komputerowi, w ogóle nie umiałem kreować sytuacji. Mecz skończył się wynikiem 0-0, oddałem 4 strzały, 3 celne, do tego mój przeciwnik oddał to chyba podobnie jakoś i mecz zakończył się nudnym wynikiem 0-0, nie padła żadna bramka. Mam nadzieję, że w tym już spisze się troszkę lepiej. Gramy z Feyenoordem, byłą drużyną Robina Van Persiego, Zivkovic strzela i do tego szynę dobija i jest to bramkarz właśnie, ten, który broni w Feyenoordzie, były bramkarz Ajaxu Amsterdam. Widzimy, że wyszedł bardzo zmotywowany na ten mecz. Zivkovic wygrywa pojedynkówkowy i ponownie broni bramkarz. Naprawdę to, co on broni w tym meczu, to jest jakaś paranoja, kompletnie naprawdę bardzo zmotywowany wyszedł na ten mecz przeciwko swojej byłej drużynie. Milik ładnie zmylił swojego przeciwnika, Milik i ponownie broni bramkarz, naprawdę gronił niesamowicie. Kazim Richards wygrywa pojedynkówkowy i strzela bramkę na 1-0 w 52 minucie. Przegrywamy. Zivkovic podaje do Milika, Milik ładnie strzela w tym momencie na 1-1, 73 minuta i atakujemy dalej, żeby strzelić bramkę na zwycięstwo. Kiszna, podanie do Sany, który właśnie wszedł za Zivkovicia. Sana ładnie, Sana strzela bramkę, jeszcze piłka odbija się od słupka i mamy 2-1 w 90 minucie. I cóż za ważna bramka strzelona przez rezerwowego, naprawdę poezja. Ponownie Sana, wychodzi sam na sam, czy coś z tego będzie? Sana uderza, lecz niestety lewą nogą piłka przeszła między nogami bramkarza, lecz niestety strzał sparował z dala od światła bramki. Mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla mnie. I to będzie na tyle w tym odcinku. Jeśli seria się spodoba, oczywiście klikajcie łapkę w górę. Jeśli jesteście pierwszy raz, zasubskrybujcie kanał. Jak widzicie, Vermeer właśnie wciąż lubiany. Naprawdę zagrał niesamowity mecz w tym spotkaniu. I w następnym meczu zagramy z drużyną Dordrecht, coś takiego. Oh my god, musiałem poćwiczyć nazwy tych drużyn holenderskich. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się i na razie.